Szanowni Państwo, dzisiaj już mamy końcówkę pierwszego tygodnia ferii. Ferie bardzo aktywne, organizowane zarówno w Tyliczu przez Soma Sport, z terenu naszej gminy zjeżdża ponad setka dzieci. Organizowane też mamy zawody zjazdowe na Cieniawej, przez szkołę w Cieniawej, przez szkołę w Siołkowej. Również ofertą dla naszych dzieci z terenu naszej gminy są wspaniałe trasy biegowe na Ptaszkowej, w Centrum Sportów. Mamy karnety grupowe, ulgowe dla dzieciaków w cenie 9 zł, w tym mamy wejście instruktora, wypożyczenie sprzętu. Drugi tydzień też jest pod znakiem aktywnej sportowej frajdy dla dzieciaków. Spędzanie kolejnego tygodnia też w Tyliczu, na nauce jazdy na nartach, w Cieniawej też. Po feriach będziemy organizować na Cieniawej Puchar Wójta w nartach zjazdowych. Też już dzieci z każdej szkoły się zapisały, które chcą wziąć udział. Bardzo serdecznie dziękuję rodzicom za to, że swoje pociechy posyłają na śnieg, po to, żeby w duchu sportowym, w zdrowiu spędzić ten czas z rówieśnikami na nartach przy fajnej zabawie. Po raz szósty spotykamy się na Stoku Narciarskim w Tyliczu, gdzie zakończył się pierwszy turnus obozu nauki jazdy na nartach, zorganizowany przy udziale samorządu miasta Grybów. Jak również też pragnę podkreślić, że jesteśmy w dniu dzisiejszym po zakończeniu pierwszego turnusu nauki jazdy na łyżwach na lodowisku w Białej, gdzie organizatorem też jest samorząd miasta Grybowa wraz z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. W tym miejscu warto zaznaczyć, że od 6 lat staramy się, aby właśnie ferie zimowe były zorganizowane na bardzo wysokim poziomie. Mówimy tutaj o nauce jazdy na nartach, mówimy o nauce jazdy na łyżwach, jak również mówimy tutaj o zajęciach, można powiedzieć, kulturalnych. I do tych zajęć przede wszystkim zapraszamy wszystkich mieszkańców. To, co powiedziałem, jesteśmy po zakończeniu pierwszego turnusu, ale przed nami jeszcze kolejny, drugi turnus i zapraszamy wszystkie dzieci do udziału w tych zajęciach. Dziękuję wszystkim organizatorom tych wydarzeń sportowych i kulturalnych. Mówię tutaj o panu kierowniku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grybowie, o pani dyrektor Miejskiego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Edukacji. Mówię tutaj o panu Piotrze Dylu, jak również podziękowania dla pana Jakuba Łukaszyka, współorganizatorów po raz szósty tego turnusu nauki jazdy na nartach w Tyliczu. Dziękuję również oczywiście dzieciom, mieszkańcom, rodzicom za udział w tych wydarzeniach. Przede wszystkim główny cel to spędzenie wolnego czasu w sportowej atmosferze. I do tego na pewno będziemy zachęcać, do tego na pewno będziemy zapraszać. No i oczywiście będziemy robić wszystko, aby takie zajęcia były organizowane w naszym mieście z myślą przede wszystkim o mieszkańcach naszego miasta. Serdecznie dziękuję i zapraszam do udziału we wszystkich zajęciach, które zostały przygotowane na rok bieżący, na ferie 2020. Łączna liczba wszystkich uczestników naszego zimowiska było w tym turnusie 170. Od jutra zaczynamy następny turnus, gdzie przystępuje 110, czyli w sumie 280. Czego dzieci się nauczyły? Przede wszystkim całej kultury narciarstwa i doskonalenia swoich umiejętności oraz tych podstawowych kroków, ponieważ na tym naszym turnusie pierwszym było 35 osób, które pierwszy raz zaokładały narty na nogi.